Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Proszę Państwa, dziś mamy pewnego rodzaju nieregularności w naszej normalnej pracy. To też przemówienie moje zostanie na płyty nagrane i jutro jeszcze raz rano podane na normalnej stacji, na normalnej fali wszystkim radiosłuchaczom. A więc zaczynam od zwykłego, codziennego omówienia komunikatu, jaki został dzisiaj wydany przez Dowództwo Obrony Warszawy. Wiemy więc z niego, iż oddziały nasze prowadziły drobne walki na przedpolu pozycji. Na przedpolu. Nie każdy z radiosłuchaczy, kto nie był w wojsku, kto nie był na wojnie, nie bardzo się pewnie orientuje, co to jest przedpole. Brzmi to ładnie, ale i bardzo ładnie wygląda. Otóż przedpole jest to bezpośredni teren przed pozycjami. A więc ten teren, który leży między pozycjami, ten bezpański, między własnymi, a nieprzyjacielskimi. Otóż na takim przedpolu bywa ruch, albo nie bywa ruchu. Jeżeli to są wojska słabe, wojska niezbyt dobre, no to one siedzą cichutko u siebie w swoich pozycjach, nie wychylają nosa z tych pozycji i nie wyruszają na przedpole. Gdy wojsko jest dobre, stara się opanować przedpole, a więc jak najwięcej się na nim poruszać, niepokoić przeciwnika, siedzieć pod jego pozycjami, ażeby uniknąć jakichkolwiek niespodzianek. Otóż tu na naszym froncie trzeba skonstatować, że są dobre wojska i to z obydwu stron. To też obydwie strony włóczą się na przedpolu, wypadają na siebie patrolami, ostrzeliwują się, jednym słowem ruch panuje. Stąd akcja strzelanina, w nocy rakiety. Bo wojska stojące na pozycji, trzymające taką czy inną linię, w nocy oczywiście oświetlają rakietami swoje przedpole, zwłaszcza jeśli jest noc ciemna, to starają się przez oświetlenie rakietami dojrzeć, czy nie ma jakiego ruchu nieprzyjacielskiego na przedpolu, czy nie zbliża się przypadkiem natarcie. Otóż wojsko zdenerwowane, wojsko niezbyt dobre, nieustannie oświetla swoje przedpole rakietami. Ciągle mu się wydaje, że ktoś się zbliża, że ktoś, prawda, nadchodzi, więc się denerwuje się. Taki typowy przykład dobrego i złego wojska mogę podać z własnych wspomnień z dawnych lat, z czasów jeszcze legionowej wojny. A więc w czasie letniej ofensywy czy zimowej, kiedy wówczas to walczyło się liniami ciągłymi, kiedy front ciągnął się setkami kilometrów, kiedy oddziały stały ramię przy ramieniu, przy sobie, i luka na 100 metrów czy na 150 już wywoływała gwałt, że jest luka, że mogą obejść. Otóż w czasie takiego ukształtowania frontu, kiedy się weszło na górę, na okop, na górę okopu, stanęło na tak zwanym przedpiersiu i spojrzało się przed siebie i wokół, w prawo i w lewo, miało się charakterystyczny widok. Tam, gdzie stały oddziały legionowe Piłsudskiego, wzdłuż tej linii, czy to będzie kilometr, półtora czy dwa, panowała głęboka noc, a dopiero na prawo od tego odcinka i na lewo front żył. Rakiety strzelały, karabiny maszynowe trejkotały, w ogóle wojna na całego. Czego to dowodziło? Dowodziło to tego, że oddziały na prawo i na lewo, austriackie wojska, właśnie się denerwowały.
nieustannie, prawda, wystrzeliwały te rakiety. Ciągle im się zdawało, że nieprzyjaciel przychodzi i ciągle strzelały. Natomiast dobry żołnierz, żołnierz legionowy, strzelał w ten czas tylko, kiedy miał przed sobą niewątpliwie nieprzyjaciela. Nie denerwował się byle podmuchem listka, byle szeptem traw, byle odgłosami nocy, powietrza, ruchu. Czekał spokojnie, dopiero kiedy widział niewątpliwy przed sobą ruch, dawał rakietę, a w ten czas, kiedy dawał rakietę, na pewno już musiał strzelać. Otóż na przedpolu Warszawy na ogół jest ciemno i czarno. Od czasu do czasu tylko rakieta jakaś wystrzeli i migotliwym zielonkawym światłem oświetli przedpole. Ale w dzień zwłaszcza jest ruch bojowy, a więc patrole wychodzą naprzeciwko siebie, zbijają się, walczą, napadają wzajem. Otóż dzisiaj na takim przedpolu w grupie pułkownika Porwita zestrzelono samochód ciężarowy, na której dopadnięto ten samochód ciężarowy dość daleko od naszych pozycji. Wzięto czterech jeńców i to pod ogniem ich wzięto, pod ogniem nieprzyjacielskim. Sprowadzono ich do Warszawy. Nie udało się auta sprowadzić, gdyż po prostu nie można było ryzykować życia żołnierskiego pod ciężkim ogniem dla zdobyczy tylko czysto materialnej dla auta ciężarowego. Ale będzie ono ściągnięte jutro, tak jak dzisiaj zostały ściągnięte ta zdobycz, o której mówiłem wczoraj, owych 8 samochodów, jedno działko i 4 motocykle. Wszystko to dzisiaj zostało z przedpola ściągnięte do Warszawy. Poza tymi 4 jeńcami, poza tą krótką akcją, w godzinach popołudniowych nastąpił z naszej strony mały, krótki wypad, który obrzucił granatami ciężki karabin maszynowy niemiecki, zdobył go i wybił obsługę nieprzyjacielską. Tak wygląda oświetlenie z bliższymi szczegółami tego punktu komunikatu, który mówi, iż na przedpolu Warszawy trwały niewielkie utarczki. W dzisiejszym komunikacie po raz pierwszy mówi się o odcinku wschodnim. Do tej pory Warszawa miała tylko do czynienia z nieprzyjacielem na zachodnim swoim froncie. Od dzisiaj mamy front wschodni. Zapowiadałem to już wczoraj. Zapowiadałem, że napłyną na pewno pewne oddziały nieprzyjacielskie, które się przedarły i które będą się starały dotrzeć do Warszawy, spróbować też, czy nie uda się jakim gwałtownym, ostrym atakiem, natarciem czołgów, czy to zrobić zamieszanie, czy to nawet się wedrzeć do miasta. Otóż Warszawa przeżywa dzisiaj taki dzień, jaki Warszawa przeżywała przed tygodniem w sobotę. Fortyfikują się wszystkie ulice. Ludność, wojsko i ludność jest gotowa do odparcia, natarcia nieprzyjacielskiego. Oczywiście Praga będzie się broniła. Będzie się broniła tak samo jak Warszawa. I mowy o tym nie ma, żeby jakikolwiek czołg czy żołnierz niemiecki wdarł się w jej granicę. Pojechałem tam dzisiaj z prezydentem Starzyńskim i chciałbym kilka słów o wrażeniach swoich przed radiosłuchaczami się podzielić. Praga nie sprawia wrażenia pogodnego. Można powiedzieć, że w porównaniu do Warszawy dość mocno nawet ucierpiała. Dużo zgliszcz, dużo domów rozwalonych. No, wojna. Zapłacą nam za to. Odbudujemy tę Pragę piękniejszą, bogatszą za ich pieniądze. Otóż wyjechałem tam, jak powiadam, z panem prezydentem Starzyńskim. Przyjechaliśmy przez te fortyfikacje i zapuściliśmy się na szosę radzymińską. Dość nawet niebacznie, bo przejechaliśmy naszą pierwszą linię. Katy naszej pierwszej linii, która nas krzykiem dopiero zatrzymała, że dalej jechać nie można. Zeszliśmy gadu z oficerami na tym odcinku
No i trzeba przyznać, że nieprzyjaciel pracuje dobrze. To dobre wojsko. Może 5 minut żeśmy tylko rozmawiali i już nas obserwator ich spostrzegł i po tych 5 minutach od razu gwizd w powietrze i granat rypnął o jakieś 150-200 metrów od naszego auta. Także obrzuciło nawet nas ziemią i odłamkami. Oczywiście wróciliśmy. Zbyt wielki i widoczny cel na równej szosie na czystym polu przedstawialiśmy, a zresztą nie mieliśmy najmniejszego zamiaru posuwać się dalej, boć przecież po jakieś 1,5 kilometra stał już nieprzyjaciel. Stamtąd pojechaliśmy do dowództwa kompanii na tamtejszym odcinku. To, cośmy widzieli, to naprawdę pogodne nastroje może wzbudzić w największym nawet pesymiście. W dowództwie kompanii zorganizowano obok punkt opatrunkowy. Zorganizowano go w ciągu 3 godzin. Siostry znalazły się w tej samej dzielnicy z Pragi, poubierane w białe fartuchy wzięte z jakiejś apteki, przygotowane wszystkie środki opatrunkowe, lekarz cywilny znalazł się i czeka już na miejscu na ewentualnych rannych. A najbardziej nas ucieszyły i wzruszyły dwie panienki z ulicy Chorzej, które dowiedziawszy się, że Praga może być atakowana, że tam na Pradze może być jakiś gorący dzień, z Chorzej ulicy na piechotę przez wiele kilometrów na szosę radzymińską na koniec Pragi poszły, ażeby tam pomagać żołnierzom. Wszystkie już posterunki służby sanitarnej były zajęte w tych godzinach, więc panienki z ulicy Chorzej pomagały żołnierzom przy karabinach maszynowych, nabijając naboje na taśmy karabinów maszynowych. Zostaną tam, będą czekały, czy nie trzeba będzie pomocy przy punkcie opatrunkowym. Nastrój żołnierzy znakomity. Odgrażają się, że nie ustąpią choćby z tego powodu, że po prostu im jest tam za dobrze. Nie można przecież tak dobrego punktu i tak dobrych stanowisk, tak serdeczną ludnością, jaka tam wokół niej jest, opuszczać. Oczywiście żartowali, bo wiemy, z jakiego powodu nie opuszczą. Mówiłem wczoraj o pogodzie. Życzyłem niskiego pułapu, niskich chmur. Mieliśmy pogodę znowuż cudowną, bardzo czyste niebo, ale nie mieliśmy lotników. Oczywiste, musieli być zajęci gdzie indziej. Wszystkie znaki na ziemi i niebie przemawiają za tym, że musieli być zajęci bardzo daleko od nas, całkiem nawet nie w tej części Europy. I przypuszczam, że coraz ich mniej tutaj będzie, bo tam będą mieli dużo roboty z każdym dniem. No, a jak na tę małą ilość, jaka tu zostanie, przyjdzie jeszcze niski pułap i chmurne dni, to naprawdę nie mamy się czego bać. Mówił pułkownik Wacław Lipiński.